W meczu siódmej serii spotkań Magic Sport Ligi Futsalu MKS Trzebinia-Siersza pokonało Antalię 6-3. Początek spotkania pomiędzy drużyną Holiday a Solideksem Junior był wyrównany. Oba zespoły szukały swoich okazji i w szóstej minucie Holiday wyszedł na prowadzenie po strzale Łukasza Pałki. Minutę później wyrównał Kacper Szczurek. Podrażnieni stratą bramki zawodnicy Holiday zaczęli grać skutecznie i do przerwy prowadzili już 3-1. Po zmianie stron dwie dobre akcje powiększyły prowadzenie Holiday na 5-1. Solideks walczył o odrobienie strat, ale wiele ich ataków kończyło się niecelnymi strzałami lub stratą piłki. Ostatecznie Holiday wygrał 7-3. Mecz pomiędzy Megalo Junior a MKS-em Trzebinia-Siersza 2 był bardzo jednostronny. Od początku większą ochotę do gry przejawiali zawodnicy Megalo i już w piątej minucie po doskonale rozegranym stałym fragmencie gry wyszli na prowadzenie 1-0. Do końca pierwszej odsłony meczu to oni prowadzili grę i atakowali, strzelając kolejne bramki na 3-0. Po przerwie Megalo trafiło na 4-0 i spokojnie kontrowało atakującego rywala. W 15 minucie koronkową akcją popisali się zawodnicy z Trzebini, strzelając bramkę na 1-5. Jednak do końca czasu gry strzelali już jedynie piłkarze z Megalo i mecz zakończył się ich pewną wygraną 8-1. Do bardzo wyrównanej rywalizacji doszło w meczu Zagórzanki Zagórze i profesjonalnych amatorów. Plasujące się w dole tabeli zespoły od początku meczu walczyły głównie w środku pola, nie potrafiąc znaleźć drogi do bramki przeciwnika. W siódmej minucie amatorzy rozegrali niezłą kontrę wykończoną przez Artura Kartaszowa. Zagórzanka starała się wyrównać, ale jej ataki były nieskuteczne. Jeszcze przed przerwą drugą kontrą popisali się przeciwnicy i Dariusz Wilk strzelił na 2-0. Po zmianie stron drużyna z Zagórza więcej atakowała, ale ich strzały leciały daleko poza światłem bramki. W 27 minucie indywidualną akcją popisał się Robert Bogacz i zrobiło się 2-1. Zagórzanka walczyła o remis, ale wynik już się nie zmienił i profesjonalni amatorzy wywalczyli 3 punkty. W meczu kolejki młodej ligi lider rozgrywek MKS Trzebinia-Siersza zmierzył się z drugim zespołem ligi Antalią Junior. Już od początku spotkania było wiadomo, że obie drużyny zagrają na 100% swoich możliwości, by wygrać mecz o przysłowiowe 6 punktów. W czwartej minucie MKS wyszedł na prowadzenie po wykończeniu Tomasza Małodobrego. Antalia szybko odpowiedziała celnym strzałem z dystansu Jakuba Bielawskiego. Po zmianie stron niewykorzystana szansa zawodników w różowo-czarnych strojach poskutkowała szybką kontrą MKS-u, który wyszedł na prowadzenie 2-1 w 23 minucie. Po kolejnych 3 minutach Trzebinianie dołożyli trafienie na 3-1. Antalia się nie poddawała i walczyła o zmianę wyniku. W 33 minucie meczu MKS prowadził 4-3 i był zmuszony bronić się przed groźnymi atakami rywala. W ostatnich sekundach spotkania gracze MKS-u przypieczętowali zwycięstwo, strzelając kolejne dwie bramki i dzięki wygranej 6-3 po emocjonującym spotkaniu utrzymali pierwsze miejsce w tabeli. W pozostałych spotkaniach tej kolejki KS Orły Junior pokonały KKG Trzebinia 12-3, a drużyna Stowarzyszenia Chrzanowskiej Ligi Futsalu gładko zwyciężyła z Janiną Libiąż 14-4. Po 7 kolejkach MKS Trzebinia-Siersza zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 18 punktami dorobku. Tyle samo punktów, ale jeden rozegrany mecz więcej ma wicelider Megalo. Tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Zagórzanka Zagórze.